Widzisz? Zaczęło się. Do lasu. Już. Po wszystkim będę musiał pogratulować Yennefer. To zaklęcie to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. On zawsze tyle gada? Tylko jeśli jest zdenerwowany. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Są tu. Chodźmy się przywitać. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu i dać Triss okazję, żeby się wykazała. Marigold potrafi wyczarować coś więcej niż motylki? Zaraz zobaczysz. Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuje Marigold. Nic tak nie pachnie, jak powietrze przed bitwą. Żebym nie wierzył w tę niewidzialność. Nienawidzę portali. Powieszę sobie twój łeb u środka. Twardy.
zabijać szybciej. I po problemie. Dalej. Biały wilk, Vafejl. Geralt, chodź! Patrz tam. Przegrupowują się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Imlerit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Gonem. Psia krew. Niewidzialność schodzi. Spróbujemy go zabić? Nie ryzykujmy. Mięczak. Co z Merigold? Zaraza. Miałeś czekać wewnątrz! Nie będę siedziała bezczynnie, gdy narażacie dla mnie życie! Wracaj do środka! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. Psia krew, leć do niej! Geralt! Wracamy. Słabnie! Zawiedź zaraz dotrze do twierdzy! Szybciej, płotka! Jedziemy! Zaklęcie Yennefer słabnie! Zawiedź zaraz dotrze do twierdzy! Szybciej, płotka! Merigold nas osłoni! Nie zatrzymujmy się! Ciekawe, czy trafił go szlak. Imlerita? Wątpię.
oddział zbliża się od strony lasu! Musimy zamknąć bramę! Zaraz przedostaną się do środka! Poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. Lambert, przekręć! Idziesz za nami! Musimy się wycofać! Yennefer słabnie! Musimy się wycofać! Yennefer słabnie! Uwaga! Psiakrew, umawialiśmy się, że otworzy tę bramę. Jeżeli tego nie zrobił, to znaczy... Poradzi sobie. Najpierw musimy pomóc Triss. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną bramę i następnym razem im się uda. Co ze Skellem? Musimy się wycofać! Ma kłopoty! Idę do niego! Pamiętaj o kamieniu, który ci dałam!
potrafię. Ratujesz mi dupę, ale zdaje się, że miałaś siedzieć w zamku. Tylko kto by ci wtedy uratował dupę? Dziękuję. Musimy otworzyć im bramę! Musimy otworzyć im bramę! Eskel otworzył bramę! Możemy się wycofać! Odwrót! Co ty tu robisz? Teraz to już bez znaczenia. Przechodzą przez szczeliny. Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. Geralt! Przejmij ich! Stworzę krąg witalności! Musimy pozamykać portale, inaczej zginiemy! Nadchodzą od strony wyłomu Savoli! Mur ich zatrzymał! Się przebić siłą do środka!
nie zostawi cię. Wy ludzie jesteście tacy niepraktyczni. Ciri, nie! Zabraniam ci się narażać! Zawsze byłaś krnąbrnym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to. Ja nie zdążyłam mu pomóc. To nie twoja wina.
Nie powinnam była uciekać do Kermoren. Avalach jest słaby, ale żyje. Triss opatruje pozostałych. Prawie zabiłam was wszystkich. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Nie, Geralt. Gdyby nie ja, Gon nigdy nie trafiłby do Kermoren. Musimy przygotować pogrzeb Vesemira. Chodźcie. Nie obwiniaj się. Żaden wiedźmin nie zmarł dotąd na własnym łóżku. Nie wiesz, jak to jest widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz, przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Vafail. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić.